dobry. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym wernisażu wystawy pokonkursowej na najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu. Szczególnie miło mi powitać gości i gospodarzy jednocześnie tego obiektu. Witam pana starostę Mariusza Węgrzynowskiego, starostę Tomaszowskiego. Witam panią Elżbietę Łoszczyk, członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Witam pana Michała Czechowicza, członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Witam pana Marka Kupiaka, również członka zarządu powiatu tomaszowskiego. Witam panią naczelnik Beatę Stańczyk, panią naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu starostwa. Witam panią Agnieszkę Winiek, naczelnika Wydziału Promocji. I jeszcze nie widzę pani Anny Przybyłek, ale pewnie do nas za momencik zejdzie, naczelnika Wydziału Obsługi. Spotkaliśmy się tutaj właśnie po chyba 2 latach przerwy. Nie mogliśmy organizować ze względów na warunki pandemiczne. Bardzo się cieszymy, że możemy z naszymi pracami powrócić do gmachu starostwa powiatowego tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, że możemy zaprezentować, bo dzięki temu szersze grono osób będzie mogło obejrzeć wasze prace. Ja chciałabym podziękować państwu za możliwość zorganizowania tej wystawy. Szczególne podziękowania dla pana starosty Mariusza Węgrzynowskiego. Panie starosto, bardzo dziękujemy za możliwość zaprezentowania tutaj naszej wystawy i podziękuję, myślę, że panowie się nie obrażą, kobietom, dobrze? Kobietom, czyli pani Elżbiecie Łoszczyk, pani Agnieszce Biniek, dziękuję, pani Beacie Stańczyk i pani Annie Marii Rylewicz. Proszę państwa, w takim razie głos teraz oddaję panu staroście. Pani dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży. Chciałem powiedzieć, że to my bardzo się cieszymy, że przyjęliście państwo zaproszenie na zorganizowanie tej wystawy, jak pani powiedziała, w wernisażu tutaj właśnie w siedzibie starostwa powiatowego. I powracamy do tej dobrej praktyki, która była już przez wiele lat, czyli z takim wyjściem naprzeciw mieszkańców powiatu tomaszowskiego, tak? Bo tysiące osób każdego dnia pojawiają się tutaj w urzędzie, żeby załatwić swoje sprawy służbowe czy też prywatne, ale każdy z taką pewną, można powiedzieć, nutą zastanowienia się podchodzi, przygląda się, jeżeli chodzi o te prace, co one przedstawiają, i w ten sposób przybliżacie historię miasta, historię powiatu, te wszystkie elementy, które są związane od wielu lat, czyli nie od kilku, kilkunastu, tylko co najmniej od kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu, nierozerwalnie wiążą się, tak jak powiedziałem, z tym miejscem, w którym mieszkamy, w którym na co dzień żyjemy. To jest piękne, że taka inicjatywa tak wielu młodych ludzi zgromadziła, którzy chcą w tym brać udział, którzy chcą stanowić część historii i o tej historii mówić, o tej naszej lokalnej tradycji, o tym wszystkim, co jest związane z naszymi pokoleniami, czyli z tymi wszystkimi, którzy tutaj żyli wcześniej na przestrzeni chociażby prawie tych 200 lat, bo tyle prawie niedługo będzie liczył Tomaszów Mazowiecki. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że włączyliście się właśnie w ten konkurs i staraliście się tak, jak najlepiej potraficie, przybliżać to wszystko, co wiąże się, tak jak powiedziałem, z naszą lokalną tożsamością. Serdecznie wam gratuluję. Gratuluję osobom wyróżnionym, ale również gratuluję tym wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie. Następnym razem to prawdopodobnie wy będziecie też laureatami, prawda? To są pewne ograniczenia, mówimy o miejscach od 1 do 3, ale tak naprawdę wszyscy zasługujecie na gorące takie brawa i podziękowanie za to, że chcieliście tutaj brać udział w tej historii. I to jest coś, co zostanie już
na kolejne lata. Myślę, że nasi następcy, wasi następcy będą do tego wracali, będą przyglądali się tym wszystkim pracom, które są waszym dziełem. Bardzo serdecznie dziękuję opiekunom, wszystkim nauczycielom, że państwo koordynujecie ten wspaniały konkurs. Dbacie o to, żeby była ta ciągłość pokoleń, żeby była ciągłość w ramach pewnego nauczania również tutaj nie tylko historycznego, ale po prostu patriotycznego. Także serdecznie dziękuję i przede wszystkim duże podziękowania na ręce pani dyrektor. Pozwolę sobie tutaj przekazać tą różę. Zapraszamy później częściej, żeby te wystawy w zasadzie miały pewną ciągłość. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na tych wyższych piętrach tutaj na co dzień już wiszą te prace, które zostały wykonane przez absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Na trzecim piętrze, na drugim, na pierwszym są te prace i kiedy patrzymy na te prace, to możemy powiedzieć z dumą: tak, proszę, to jest wynikiem tego wielkiego dzieła i zaangażowania naszych uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście za ciepłe słowa, za róże. Bardzo mi miło. I poproszę o zabranie głosu panią Elżbietę Łojszczy. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Witam wszystkich wychowawców, nauczycieli, a szczególnie młodzież w murach starostwa i bardzo się cieszę, że po tym okresie pandemii wróciły prace uczniów właśnie w te mury. Tegoroczna wystawa jest bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ ukazane są nie tylko przepiękne budowle zabytkowe naszego miasta i powiatu, ale również infrastruktura. I to w takich odcieniach, które no, dają do myślenia i pewnie przedstawiają nastroje popandemiczne naszych drogich uczniów. Niemniej jednak są to obrazy bardzo, bardzo ciekawe. Cieszę się, że możemy talenty naszej młodzieży, wenę twórczą, właśnie tutaj oglądać. To miejsce, ten hol jest takim bardzo szczególnym miejscem, gdzie przewija się przez, zarówno przez urząd, jak i przez inne instytucje tutaj mieszczące się bardzo wiele osób i że możemy pracę naszej młodzieży właśnie w tym miejscu zaprezentować. Bardzo wszystkim dziękuję za udział w tym konkursie i czekamy na więcej. Mam nadzieję, że część prac pani dyrektor zostanie właśnie tutaj, żeby można je było oglądać tak na korytarzach starostwa, żeby mogli je oglądać tutaj przebywający mieszkańcy naszego powiatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo i głos oddaję panu Michałowi. Dziękuję bardzo pani dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży. Przyłączam się tutaj do słów moich poprzedników, pana starosty Węgrzynowskiego i pani Elżbiety Łojszczyk. Cieszę się również bardzo, że po dwóch latach wracacie tutaj do nas ze swoimi pracami. Ja zawsze mam tą przyjemność, że jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj do nas z zewnątrz, prawda, i gdzieś z kimś przechodzę po korytarzach, tak jak tu pan starosta wspomniał, ludzie są zaskoczeni, że wasze prace wiszą tutaj w naszym starostwie, a mogę powiedzieć, że jeżdżąc po różnych urzędach, nie we wszystkich tak ma to miejsce, więc ludzie są bardzo zaskoczeni, mile zaskoczeni, zachwyceni tymi pracami. Ja już wczoraj miałem tutaj przyjemność, jak te prace stanęły, obejrzeć je, jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo gratuluję wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie, wszystkim, również tym, którzy zostali nagrodzeni, laureatom, zwycięzcom. Natomiast liczę, tak jak już było wspomniane, że te prace na stałe zagoszczą tutaj u nas. Jak tylko będą kolejne konkursy, będziecie państwo się tutaj wystawiać tak, żeby nasi mieszkańcy, którzy tutaj w liczbie około 1000 każdego dnia załatwiają wszelkie sprawy dotyczące ich codziennego życia, mogli chociaż na chwilę zatrzymać się, przystanąć i obejrzeć i podziwiać to, co robi nasza zdolna młodzież powiatu tomaszowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze poproszę o głos pana Marka Kupiaka. Dziękuję pani dyrektor. Szanowni państwo, droga młodzieży, drodzy młodzi artyści,
Po pierwsze, nieraz będąc w szkole u Państwa, podkreślałem, że Liceum Sztuk Plastycznych to pewna już marka wyrobiona. I to można zauważyć dzisiaj, że jesteście Państwo marką powiatu tomaszowskiego. Po drugie, dzisiaj spotkaliśmy się promocją i dzisiaj spotkaliśmy się edukacją. I to fantastycznie się ze sobą połączyło, bo wy, młodzi artyści, edukując, za chwilę będziecie pięknie promowali i już promujecie powiat tomaszowski. Życzę wam, aby te prace nie tylko gościły w murach naszego starostwa powiatowego, ale żeby kiedyś spod waszego pędzla, spod waszego ołówka, pośród różnych twórczości artystycznych, wasze prace gościły na międzynarodowych wernisażach, w międzynarodowych halach wystawienniczych, może w Paryżu, może w Nowym Jorku, może w Londynie, ale głęboko w to wierzę, że tak się stanie, bo tak jak wspomniałem na samym początku, Liceum Sztuk Plastycznych stało się już wielką marką powiatu tomaszowskiego. Gratuluję wam pięknych prac. Dziękuję za promocję miasta, promocję powiatu tomaszowskiego, nie tylko tutaj, ale na pewno w całej Polsce, a również poza granicami naszego kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, słuchajcie. Droga młodzieży, usłyszeliście tyle ciepłych słów. Ja mam nadzieję, że was to zachęci do jeszcze intensywniejszej pracy, do tego, żeby rozwijać swoje talenty i do tego, żeby brać udział w różnego rodzaju konkursach. Bo tu nie chodzi o to pierwsze czy drugie miejsce, ale o ten swój rozwój, o to, że wasze prace tutaj w starostwie naprawdę może podziwiać wielu tomaszowian. Nie ma takiego drugiego miejsca w Tomaszowie, gdzie wasze prace zobaczyłoby tyle osób. Więc myślę, że w przyszłym roku, jak będzie ogłoszony konkurs, będzie jeszcze więcej osób chętnych. Wiem, że tu są uczniowie z klasy pierwszej. Myślę, że tym bardziej drugiej, które zostaną zachęcone do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu. W zespole, w którym znajduje się Liceum Sztuk Plastycznych, w najbliższym regionie jedyne, i dzisiejsza wystawa zorganizowana jest w związku z konkursem na najpiękniejszy zabytek Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu. Konkurs zorganizowała pani Martyna Rękorajska, nauczyciel historii, natomiast pracę pod kierunkiem nauczycieli malarstwa i rysunku pani Anny Marii Jurewicz i pana Jarosława Szewczyka wykonała młodzież z Liceum Sztuk Plastycznych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Konkurs został rozstrzygnięty 17 marca, młodzież otrzymała nagrody, ale dzięki inicjatywie starostwa jako organu prowadzącego mogliśmy powrócić do takiej dobrej tradycji organizowania wystaw malarskich w siedzibie starostwa. Mieliśmy 2 lata przerwy ze względu na sytuację epidemiologiczną i nie można było się wystawiać, i z największą przyjemnością wracamy w mury starostwa z naszymi wystawami. Dzisiaj pierwsza taka wystawa, mam nadzieję, że będą kolejne. Bardzo dziękujemy panu staroście Mariuszowi Węgrzynowskiemu i zarządowi powiatu tomaszowskiego oraz pani naczelnik Beacie Stańczyk, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Sportu starostwa oraz pani Annie Przybyłek, naczelnikowi Wydziału Obsługi, za pomoc w organizowaniu dzisiejszej wystawy. Wystawa miała na celu dostrzeżenie piękna naszej małej ojczyzny, naszego miasta i powiatu, odkrycia zabytków i przekazania ich w takiej wizji artystycznej naszych uczniów. W konkursie
kursie brali uczniowie wszystkich trzech klas, z wyjątkiem czwartej, ponieważ to jest klasa już kończąca, maturalna, wszystkich trzech poziomów nauczania, czyli klasy pierwszej, drugiej i dwóch trzecich, jednej po gimnazjum, a drugiej po szkole podstawowej. Wystawa dzisiejsza będzie trwała tutaj na terenie starostwa do 21 kwietnia i będzie można ją tutaj oglądać i podziwiać na terenie starostwa. Zapraszam wszystkich do obejrzenia, bo uczniowie naprawdę wykazali się dużymi zdolnościami i takim podejściem artystycznym do naszych zabytków i wyszukaniem jakichś takich miejsc godnych i zdaniem uwagi na terenie powiatu i na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.